Tak, dzień dobry. Witamy w XXI wieku. Witamy w wieku, w którym szukanie pracy nie oznacza, że po prostu wysyłasz CV-ki na adresy mailowe HR-ów do jakichś firm. Nie, nie, nie. Witamy w świecie, w którym istnieje specjalny portal, stworzony w zasadzie wyłącznie po to, by ogarniać ten aspekt rzeczywistości. I dzisiaj właśnie się tym portalem zajmiemy. Dzisiaj zajmiemy się LinkedInem. Z LinkedInem jest trochę tak jak ze CV. Twój profil de facto nie służy temu, by jakiś rekruter wszedł i poświęcił 10 minut swojego cennego czasu i zadumał się nad twoimi osiągnięciami. Zadumał się nad tym, jak piękną polszczyzną opisałeś, jak wykonujesz zadania w tym a tym dziale. Profil LinkedIn istnieje po to, aby umożliwić automatyzację szukania pracy. Co to dla Ciebie oznacza? Oznacza to dla Ciebie, że prowadzisz LinkedIna w języku angielskim. W większości boty szukają słów w języku angielskim. Szczególnie w świecie technologicznym. Tak po prostu jest, tak po prostu być musi. Nie muszę chyba dodawać, że to, co botom bardzo pomoże, to używanie słów kluczowych. Oczywiście nie chodzi mi o to, żebyś optymalizował swój profil na LinkedInie tak, jak optymalizuje się jakąś stronę internetową pod Google'a, żeby tam po prostu były tylko i wyłącznie słowa kluczowe. Ale chodzi mi o to, żebyś miał to w głowie, że twój LinkedIn nie będzie czytany przez ludzi, będzie czytany przez maszyny. I tym maszynom trzeba pomóc. Swoją drogą, pomaganie maszynom jest łatwiejsze, w tym sensie, żeby pomóc im przeczytać twoje doświadczenie zawodowe, bo z człowiekiem jest różnie, a tutaj klucz jest trochę podobny. Sprawdzasz mniej więcej, na jakie oferty chcesz się dostać i do tego dostosowujesz swój opis na LinkedInie. Opis swojego doświadczenia, opis tego, czym się zajmujesz, no i te wszystkie sekcje, które są tam możliwe do stworzenia. Jeżeli mówimy o tych sekcjach, które są tam możliwe do opisania, no to oczywiście największą część zajmuje doświadczenie zawodowe. I jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, to pamiętaj, że jakby nie chodzi o to, żebyś ty napisał, co dokładnie robiłeś. Bo to nie jest wypracowanie. To jest rodzaj takiego bardzo ogólnego formularza, w którym mają się znaleźć najbardziej istotne informacje, ale nie dla Ciebie, tylko dla tej osoby, maszyny, algorytmu, który to przeszukuje. Co głównie oznacza dwie rzeczy. Co osiągnąłeś, co udało Ci się zrobić, a nie co robiłeś, tylko co udało Ci się zrobić, dokonać na danym stanowisku i jakiej technologii używałeś, na jakim poziomie, w jakiej odmianie, czy używałeś Excela. Czy używałeś Power Query w tym Excelu? Czy używałeś Nime'a? Czy używałeś Pythona? A może używałeś Pandas? A może będziesz wchodził w to nieco głębiej? Jeżeli robiłeś analizy finansowe, to dzięki tym analizom finansowym ile kasy udało się zaoszczędzić? Jeżeli analizowałeś workload, to ile czasu zaoszczędził zespół na tym workloadzie, na tych analizach workloadu, które ty tworzyłeś? Więc to jest jakby powód, dla którego istnieje ta sekcja, a nie po to, żebyś ty napisał swoją autobiografię zawodową, gdzie mówisz, no, pracowałem tutaj i było to ciężkie, ale było nas 20 i odbieraliśmy telefony i pisaliśmy maile. I jak pisaliśmy te maile, to później odpowiadali nam klienci z taką a taką formą, z takim formularzem. I później my na ten formularz pisaliśmy następnego maila. Błagam, nie rób tak. Jakby to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to było dla szukającego, a nie dla Ciebie. Kursy, certyfikaty, szkolenia. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne nie dlatego, że ktoś specjalnie się przejmie i powie, kurczę, Franek zrobił kurs z Excela, no to jest prawdziwym gościem.
to jakby musimy go zatrudnić, bo my szukamy kogoś, kto zna Excela, tu Franek zrobił kurs, to umie Excela, no to my go zatrudnimy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli przegląda się profil na LinkedInie, to można odróżnić taki profil bogaty od takiego profilu biednego, chociażby po tym, jakby ile sekcji jest wypełnionych. I jeżeli my nie mamy nic w kursach, jeżeli my tam nic nie robimy, to no, to tak wygląda, jakbyś ty po prostu o 9 przychodzisz do pracy, o 17 z niej wychodzisz i to jest tyle, co ty robisz. Nie mówię, że masz być pracoholikiem i masz być jakoś strasznie zakręcony i masz siedzieć po godzinach i później udowadniać, że to robisz, klejając linki do kolejnych certyfikatów. Ale mówię o tym, że naprawdę nie zaszkodzi zrobić sobie coś raz na pół roku. Jakiś drobny kurs na Udemy. Poszukać czegoś na edX-ie. Poszukać czegoś na DataCamp. Czyli w takich miejscach, gdzie te kursy nie są jakoś bardzo drogie. I coś sobie tam dodać. Dlatego, że wtedy widać, że dana osoba rozwija się tak szerzej zawodowo, a nie po prostu jedzie z pozycji na pozycję. Oczywiście są ludzie, którym to wystarczy i którzy są takimi specjalistami, że wiedzą, że nie muszą jakby podbijać swojej wartości różnymi certyfikatami. Spoko, jeżeli jesteś przekonany, że jesteś takim człowiekiem, okej, no problem. Ale jeżeli istnieje w tobie taka pewna niepewność, taki drobny lęk, takie zarzewie takiego skrobania wewnętrznego, że tak nie najlepiej wyglądamy na tym rynku pracy, to pomyśl o tym. To jest dzisiaj naprawdę proste. Więc kolejny aspekt na twoim LinkedInie to są kursy. Żyjemy w czasie, w którym nie ma już aż takiego strasznego formalizmu, który mówi o tym, że teraz po skończonej pracy w firmie X idziesz do głównego menadżera w firmie X i prosisz o to, żeby wystawił ci chwalebną rekomendację, gdyż pracowałeś u niego jako czeladnik i wiernie wykonywałeś swoje obowiązki. I teraz on ci wystawia taki dokument na takim specjalnym papierze i ty możesz ten papier pokazać światu. Oto menadżer z firmy X powiedział, że byłem dobrym czeladnikiem. Nie, wygląda to o wiele prościej. Jeżeli pracujesz z kimś, z jakimś kumplem, albo pracujesz w miejscu, gdzie dosyć często dzwoni do ciebie klient, no to zapytaj go, czy jakby po jakimś czasie, czy byłoby dla niego spoko, żeby napisał ci kilka miłych słów na LinkedInie, jeżeli jest zadowolony z twojej pracy. Wiesz, co się może stać najgorszego? W najgorszym wypadku może ci odmówić. I to generalnie tyle. To znaczy, ja tu nie widzę specjalnie zagrożenia. I nie mówię o tym, żebyś teraz biegał od człowieka do człowieka i mówił: ej, dasz mi recenzję na LinkedInie? Bo to nie o to chodzi, żeby jakby zamienić swój profil na LinkedInie do profilu na Uberze, gdzie po prostu zbierasz gwiazdki. Ale chodzi mi o to, że kilka takich opinii, które się tam pojawiają, uwiarygadniają ciebie jako osobę, która istnieje w środowisku profesjonalnym, w środowisku zawodowym, z innymi ludźmi. No i jakby dogadujecie się, tak? Dla mnie, jeżeli wejdziesz na mój profil na LinkedInie, taką opinią jest opinia od Rebeki Wallace, która zostawiła mi to w czasach, kiedy pracowałem dla Capity. Ona była po prostu moim klientem, a w zasadzie kimś, do kogo ja dosyć często dzwoniłem i załatwiałem dla niej rzeczy, tak? Po prostu to poprosiłem, zgodziła się, napisała. Super. Mi to bardzo pomogło i było naprawdę dobrym elementem na samym początku, szczególnie kiedy jeszcze nie miałem zbyt wielu innych osiągnięć, które na tym profilu na LinkedIn nie mógłbym wpisać. Więc pamiętaj o tym, żeby pytać o takie rzeczy. I nie chcę, żebyś doprowadził do czegoś takiego, że teraz po prostu tylko gadasz z ludźmi, którymi się lubisz, więc wymieniasz się z kolegami, tym given, received, bo to widać na LinkedInie. Jeżeli jakby rzeczy, które dostałeś i rzeczy, które odebrałeś, generalnie się sumują, no to trochę wygląda tak, że no w zasadzie to po prostu się powymienialiście. Spoko, czasem tak będzie też. Tak jest w kilku u mnie przypadkach na LinkedInie, że to jakby
wymiany są w dwie strony, bo po prostu nam się dobrze ze sobą pracowało, ale chodzi mi o to, żeby nie sprowadzić wypełniania tej sekcji tylko do takiego: ja podrapię ciebie, to ty podrapisz mnie. Najważniejsza rzecz na LinkedInie. Posty. Twórczość. Publikowanie treści. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że bez publikowania treści jesteś takim bardzo statycznym użytkownikiem. Jesteś takim mebelkiem. Ja taką książeczką położoną na półce z milionem książeczek. Po prostu sobie tam stoisz. Jeżeli ktoś jest rekruterem, to nie ma szansy cię zobaczyć w taki naturalny sposób, że mu się pojawisz w feedzie. No bo niczego nie publikujesz. Ale co ja mam publikować? Ja nie wiem, co ja mam. Jesus, człowieku, jak masz swojego Facebooka, nie? To nie masz problemu o tym, żeby napisać, że to cię bulwersuje, a tu kotki są piękne, a to cię zmotywowało, a to było fajne. Dużą część twojego życia zajmuje praca. Pomyśl o tym, co w pracy lubisz, czego w pracy nie lubisz, co ci się wydaje spoko. Posłuchaj sobie jakiegoś podcastu zawodowego i napisz o tym kilka słów. Postaw sobie za cel, że raz na dwa tygodnie sobie coś opublikujesz. Po jakimś czasie, możesz oczywiście częściej niż to dwa tygodnie, na przykład co tydzień, ale nie każdy ma aż tyle czasu, ale powiedzmy te dwa tygodnie jako minimum. Po jakimś czasie zobaczysz, że wokół tych twoich postów pojawi się jakaś jedna osoba, druga osoba, ktoś coś skomentuje, ktoś ci coś napisze. Będzie ci łatwiej budować sieć relacji na LinkedInie, będzie ci łatwiej budować sieć znajomych, która ostatecznie prowadzi do tego, że zainteresują się tobą rekruterzy w momencie, kiedy będziesz ich potrzebował. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym, że jakby celem LinkedInu nie jest wyłącznie takie posiadanie profilu po to, żeby go mieć. Jeżeli tak do tego podchodzisz, spoko. Natomiast chcę ci powiedzieć, że wykorzystujesz 15% tego, co ten portal ci oferuje, a i tak jesteś przyzwyczajony do korzystania z portali, które tak funkcjonują. Jesteś przyzwyczajony do tego, że komentujesz, jak ktoś robi kawę na Instagramie, bo wrzucił story, jak ładnie zrobi kawę. Albo że ktoś siedzi na tle ładnego zachodu słońca i ty wtedy przypominasz sobie o tym, że siedziałeś również na tle zachodu słońca i komentujesz to na Facebooku, tak? Praca jest również częścią naszego życia i nie ma co patrzeć na nią w ten sposób, że istnieje życie i istnieje praca. Ta ciężka praca. Znaczy, można. Ja wiem, że niektóra praca jest ciężka, ale to nie o to mi teraz chodzi, tak? Chodzi mi o to, że nie ma sensu się tak od tego odcinać. Naprawdę, przy stosunkowo niewielkim wysiłku można znaleźć aspekty pracy każdej. Nawet taki w customer service, mówię, bo sam tam pracowałem, które wydają się spoko, które wydają się ciekawe. I napisz o tym kilka słów. A jeżeli już masz się czym pochwalić, czyli na przykład masz jakieś repozytorium na GitHubie albo coś na Tableau Public, no to błagam cię, czemu ty tam tego nie wrzucasz? To jest specjalnie po to stworzone, żebyś mógł się chwalić rzeczami. Także rób to. Twórz. Twórz, człowieku. Po to ten LinkedIn istnieje też. I teraz ważna rzecz. Powiedz mi, w jakim stopniu korzystasz z LinkedIna, bo to jest taki odcinek, którego do tej pory nie robiłem. Ja LinkedIna bardzo lubię, ale zastanawiam się, dla ilu osób jest to interesujące. Dlatego będzie dla mnie bardzo ważne, jeżeli dasz mi znać w komentarzu, jakie jest twoje podejście do tej platformy. Czy z niej korzystasz, czy nie korzystasz, w jakim stopniu. Czy ten filmik był dla ciebie przydatny. Daj mi po prostu znać.